Ricardo. A, Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda, co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Makulatura może być odzyskiwana i ponownie wykorzystywana do produkcji nowego papieru nawet 6 razy. Tymczasem, aby pozyskać jedną tonę tego produktu, potrzeba około 17 drzew. Te z kolei wytwarzają w ciągu każdego roku tlen, który wystarczyłby dla 170 osób. Warto segregować. Oprócz segregacji istotne jest oszczędzanie papieru, między innymi przez ograniczenie drukowania tego, co można przeczytać w wersji elektronicznej. Warto też pamiętać, że nie każdy wyrób papierowy nadaje się do recyklingu. Do niebieskiego worka lub pojemnika nie powinny trafić mokry, zatłuszczony lub zanieczyszczony papier, opakowania wielomateriałowe, paragony czy tapety. Materiał filmowy wykonany w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Sieradza 2023, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę miasto Sieradz. Beata Michalska, witam z początkiem nowego tygodnia i w pierwszej kolejności zapraszam na serwis informacyjny. A dzisiaj serwis w barwach narodowych, bo będziemy mówić o obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu i w Łasku. O koncercie patriotycznym w wykonaniu kapeli strażackiej. Będzie też sportowo. Powiemy o siatkarskim weekendzie Tubondzina Volley Mosir Sieradz i o meczu Warty Sieradz z Concordią Elbląg. W sobotę w całej Polsce obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W miastach, między innymi w Sieradzu i Łasku, organizowane były uroczystości patriotyczne. Piątą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowano w Łasku. Na placu 11 listopada odbyły się oficjalne uroczystości. Po złożeniu meldunku podniesiono flagę na maszt i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek. Potem odczytano apel pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed pomnikiem. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i koncert orkiestry Dętej Łaskiego Domu Kultury. Na obszerną relację z sieradzkich obchodów zapraszam po serwisie informacyjnym. Ale pozostajemy jeszcze przy temacie sobotniego święta. Z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości sieradzcy strażacy z kapeli Państwowej Straży Pożarnej zorganizowali wieczorny koncert dla mieszkańców miasta. Tradycyjnie jak co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości remiza OSP w Sieradzu rozbrzmiała dźwiękami pieśni patriotycznych. Na wieczór muzyczno-historyczny zaprosiła sieradzka kapela Państwowej Straży Pożarnej. Cieszymy się, że też w tym sentymentalnym miejscu, w dawnym kinie Nysa, już kolejny raz, ale w ogóle to zaczął się ten koncert, ten projekt kilka lat temu.
z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Przygotowaliśmy taki koncert, jeszcze w garażu graliśmy parę lat temu tej remizy. Też było klimatycznie, bo między wozami, a tu teraz mamy taką salę, możemy to samo właściwie, no bo to te piosenki się nie starzeją, te pieśni się nie starzeją, nie ma aż tyle tych pieśni patriotycznych, żeby to wszystko jakoś zmieniać. Tworzymy to mniej więcej w ten sposób, żeby też Państwo, żeby widzowie z nami też pośpiewali, czyli te najbardziej znane pieśni. Istniejemy kilka ładnych lat i jak podejmę jakiś projekt, to go później ciągniemy, może tak powiedzieć, nie? Także żaden problem nie był, żeby się zebrać. Dzisiaj na pewno będzie pięknie. Mamy nadzieję, że będziemy, porwiemy salę również do śpiewania razem z nami. Za siatkarzami to Bądzina Volley Mosir Sieradz, weekend pełen emocji i dwa spotkania we własnej hali w dwa dni. W sobotę zespół Patryka Spychały zwyciężył bez straty seta. Z kolei w niedzielę przegrali 3-0. Za siatkarzami tu Bądzina Volley Mosir Sieradz, weekend pełen spotkań. Sieradzanie w rozgrywkach drugiej ligi grupy pierwszej zajmowali piąte miejsce na 12 zespołów. W sobotę Sieradzanie podejmowali Volley Team Żychlin. Najbardziej zacięty był pierwszy set, zakończony wynikiem 25-23 dla Sieradzan. Potem gospodarze nie pozostawili gościom większych szans i wygrali dwa kolejne sety 25-16 i 25-17, wygrywając tym samym cały mecz 3-0. Prawny mecz. Potrafimy grać na pewno lepszą siatkówkę, bardziej zagrywką, tak? Bo dzisiaj zagrywka nasza nie funkcjonowała, uważam, najlepiej. Było sporo błędów, mało punktowych, a naprawdę sama zagrywka w naszym zespole jest dość mocnym punktem. Tak jak tydzień temu w Gorzowie, bardzo dużo krzywdy zrobiliśmy w zespole z Gorzowa. Dzisiaj mniej krzywdy, no ale wystarczyło, więc cieszymy się ze zwycięstwa, to jest najważniejsze. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej, też mamy nowy zespół, więc musimy się skomponować, wszystko musi nam funkcjonować jak należy. Z meczu na mecz jest coraz lepiej, mimo że mamy trochę kontuzji, w zespole tam problemów naszych wewnętrznych, ale
na bieżąco je leczymy i miejmy nadzieję, że jutrzejszy mecz, który też będzie dla nas 3-0 zwycięski. Dzień później zespół Patetyka Spychały podejmował w zaległym meczu Lotnika Łęczyca. To spotkanie również rozstrzygnęło się w trzech setach, z tym, że na niekorzyść Radzan. Najbliżej korzystnego wyniku Tubądzin Volley był w drugim secie. Lotnik wygrywał w poszczególnych partiach 17-25, 23-25 i 19-25. Warto wspomnieć również o zmianach kadrowych w śradzkim zespole. Ze znaczących doszło tylko do nas dwóch zawodników, Tobiasz Piechociński i Michał Makowski. Tak, to są nasze jedyne zmiany, a odszedł do nas Adam Reichelt i Rafał Kubiak. Więc no, ciężko wiedzieć, czy na plus, czy na minus. Na razie zobaczymy, ten sezon zweryfikuje, tak? Na razie się zgrywamy, liczymy, że będzie z każdym meczem coraz lepiej. Po zwycięstwie i porażce w miniony weekend Sieradzanie utrzymali piątą pozycję w tabeli. Przed Tubądzinem Volley wyjazdowy mecz z rezerwami Teleflag Gdańsk. Piłkarze Warty Sieradz po raz ostatni w tym roku i w tej rundzie zagrali przed własną publicznością. W święto niepodległości biało-zieloni pokonali Concordię Elbląg 3-1 i wydostali się ze strefy spadkowej. W meczu 16 kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej Warta Sieradz podejmowała Concordię Elbląg. Było to ostatnie spotkanie na stadionie Mosir w rundzie jesiennej. Listopada, godzina 13. Rozpoczynamy. Warta Sieradz, Concordia Elbląg. Zespół Krzysztofa Orzeszka w pierwszym kwadransie sumiennie przerywał ataki gości i cierpliwie szukał swojej szansy. Okazja na pierwszą bramkę dla Warty nadarzyła się po kwadransie gry. W polu karnym sfaulowany został Piotr Mielczarek. Rzut karny na bramkę zamienił kapitan Sieradzan Seweryn Michalski. I mamy bramkę dla Warty, a strzelcem Michalski Seweryn. Warta przeważała już do końca pierwszej połowy i schodziła do szatni z jedną bramkowym prowadzeniem. W drugiej części spotkania biało-zieloni z początku pilnowali się, jednak goście doprowadzili do wyrównania. W 57 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Mateusza Ludwikowskiego pokonał strzałem głową Piotr Jakubowski. Pięćdziesiąta szósta minuta spotkania i mamy bramkę wyrównującą. Prawdziwym wejściem smoka można nazwać pojawienie się na placu gry Bartłomieja Kręcichwosta. Napastnik Sieradzan ledwo pojawił się na placu gry, a dał Warcie ponowne prowadzenie w 59 minucie. Pięćdziesiąta ósma minuta spotkania i mamy bramkę dla Warty. A strzelcem kręci chwost Bartłomiej. 10 minut później ten sam zawodnik zdobył bramkę na 3-1 dla Sieradzan. Siedemdziesiąta minuta spotkania i mamy bramkę dla Warty. A strzelił kręci chwost Bartłomiej. Warta 3, Concordia 1. Końcówka to jeszcze kilka akcji z obu stron, jednak to biało-zieloni zeszli zwycięsko z tego spotkania, wygrywając 3-1. Na drugą połowę wyszliśmy lepiej zdeterminowani, na pewno zorganizowani. Uważam, że przeważaliśmy, ale w piłce najważniejsze są bramki. Za szybko straciliśmy po wyrównaniu bramkę, po błędzie wahadłowego w bocznym sektorze. Później trzecia bramka, też indywidualny błąd, gdzie tak naprawdę asysta była po rzucie z autu. Cóż, no dzisiaj byliśmy, uważam, słabszą drużyną, a tego słowa uznania dla trenera i drużyny przeciwnej. Tak bywa w piłce. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Było dla nas po tym spotkaniu w Radomiu, było nam po prostu ciężko i musieliśmy się pogodzić z tą porażką, którą musieliśmy przyjechać z Radomia. Wiedzieliśmy, co nas będzie czekało i jak musimy zareagować, jeżeli chodzi o naszą grę. I no udało się to przede wszystkim zrobić i co najważniejsze, zawodnik ofensywny, który wszedł w drugiej połowie, dał nam to, czego bardzo potrzebowaliśmy, czyli bramek. Po 16 meczach Warta z dorobkiem 14 punktów opuściła strefę spadkową i zajmuje 15 miejsce w tabeli. Przed biało-zielonymi jeszcze dwa wyjazdowe mecze w tej rundzie. W Mławie z Mławianką i w Nowym Dworze Mazowieckim ze Świtem.
Była to ostatnia informacja w serwisie informacyjnym. Zapraszam na dalszą część programu, w którym pokażemy jeszcze relacje z obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu. Odwiedzimy też Łask i zapytamy o najważniejsze inwestycje w gminie. Zapraszam. Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości w Sieradzu rozpoczęła się mszą świętą w sieradzkiej bazylice. Następnie złożono kwiaty przy pomniku poległym za ojczyznę. Potem uczestnicy obchodów przemaszerowali przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z asystą honorową żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Został odczytany apel pamięci i oddana salwa honorowa. Okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Niepodległości nikt nam, Polakom, nie podarował. Od czasów naczelnika Kościuszki po dni działalności komendanta Piłsudskiego trwała uparta walka prowadzona w różnych formach o wolną ojczyznę. Panie i panowie, dzisiejszy dzień przywołuje w nas pamięć najwyższej wartości każdego narodu, niepodległości. Pamięć o niej winniśmy dziś pielęgnować z równą siłą, jak wtedy, gdy zapalając znicze na grobach patriotów w czasie zaborów czynili to nasi przodkowie z głębokiej potrzeby dania świadectwa w sprawach najważniejszej wagi. Narodowe Święto Niepodległości, mimo jesiennej aury, jest dniem radości i pamięci o niezwykłych wydarzeniach i ludziach, którym zawdzięczamy tak wiele. Polakami jesteśmy właśnie dzięki naszej pamięci. Tylko od nas zależy, czy okażemy się godnymi spadkobiercami narodowego dziedzictwa, które nam pozostawiono. Proszę oficera Wojska Polskiego o odczytanie apelu pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Sieradza,
żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, w dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. W obchodzoną w bieżącym roku 105. rocznicę odzyskania niepodległości stajemy do niepodległościowego apelu pamięci przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uczcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Sięgając dziś do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków, przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców jej granic. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie. A ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości, salwa honorowa! Uroczystość zwieńczyło złożenie wiązanek kwiatów przez zgromadzone delegacje.
Tym razem jesteśmy w Łasku. Będziemy rozmawiać o zakończonych, trwających i planowanych inwestycjach. Rozpoczynamy w Centrum Sportu i Rekreacji, bo z tym miejscem związane są bardzo duże plany inwestycyjne. To jest ten obiekt, który będzie modernizowany i właściwie ta modernizacja już się rozpoczęła, ale jeśli chodzi o duże inwestycje, nie byłyby one możliwe do zrealizowania, gdyby nie dofinansowania. Jak to wygląda teraz? Czy będzie z czego korzystać? Będzie z czego korzystać. Mamy bardzo dobre informacje. Wiemy, że budżet każdego samorządu jest ograniczony, a bez środków zewnętrznych nie da się wielu kluczowych inwestycji, na które czekają mieszkańcy, zrealizować. Ostatnio udało się łącznie nam zgromadzić w gminie Łask aż 24 miliony złotych. Tyle aż dofinansowań otrzymaliśmy. A to wynik rozstrzygnięcia niedawnej edycji Polskiego Ładu. To była ta edycja PGR. I tutaj otrzymaliśmy dofinansowanie na ulicę Rolniczą, a składaliśmy też wnioski jako Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej. Tutaj środki popłyną na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowie. Minęło troszeczkę czasu, rozstrzygnięcie kolejnej edycji Polskiego Ładu. Tutaj wspomniany związek otrzymał dofinansowanie na przebudowę dróg w Kolumnie, to jest ulica Wileńska, Torowa i Tuwima, a my jako gmina zajmiemy się w przyszłym roku ulicami Habrową i Zachodnią. Oczywiście nie samymi drogami żyjemy, bo inwestycja, pierwsza myśl to taka, że na pewno kopanie w ziemi, jakaś infrastruktura podziemna, kanalizacja, wodociąg czy drogi, nie do tego się tylko ograniczamy. Wiemy, że dostaniemy też 2 miliony złotych dofinansowania z Polskiego Ładu na dalszy ciąg przebudowy łaskiego ratusza. Urząd Miejski niedawno zakończył remont, no był on uciążliwy nie tylko dla pracowników, ale i interesantów. O łaskim magistracie, o jego remoncie powiemy przy najbliższej okazji. Już tutaj mamy zaproszenie na spacer po urzędzie, no bo rzeczywiście budynek już jest leciwy, 51 rok z tego co kojarzę, prawda? Źródła mówią, że on jeszcze jest starszy. Wiemy, że tak służył już jako właśnie szpital wcześniej, później został przejęty przez samorządowców. Czuć tego ducha czasu i warto, żeby go dostosować, szczególnie dla tych osób starszych, niepełnosprawnych czy z ograniczeniami wzrokowymi, ruchowymi. To wszystko, co dzisiaj jest oczywistością, musi też się znaleźć w nowoczesnym urzędzie i na to liczymy, że to lada moment cały budynek zostanie dostosowany właśnie do tych nowych realiów. My lada chwila to Państwu pokażemy, natomiast teraz wracamy do tematu inwestycji sportowych, bo one od kilku lat są z powodzeniem realizowane, ale chyba ta największa właśnie nastąpi tutaj w Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku, prawda? O nowym Centrum Sportu i Rekreacji mówimy od 2021 roku. Cierpliwość mieszkańców oczywiście była wystawiona na próbę. To nie było tak, że mieliśmy wielkie, ambitne plany, mówiliśmy, nie ma pieniędzy i siedzimy i nic nie robimy z tym tematem, bo działaliśmy, inwestowaliśmy w sport w Łasku, oczywiście nie na tak dużą skalę, ale o tym za chwilę. Nie tak dawno tor do raptoringu, który tutaj tuż obok jest zrobiony, mała, fajna rzecz, która zapoczątkuje zmiany Centrum Sportu i Rekreacji, a przy szkole podstawowej numer 5 na osiedlu Batorego Centrum do Lekkoatletyki nie tak dawno też było oddane do użytku. W nowe Centrum Sportu i Rekreacji niewiele osób wierzyło, bo to bardzo ambitny i przede wszystkim droga inwestycja, stąd powątpiewania i no, nie każdy naprawdę w to wierzył. Wiedzieliśmy, żeby cała nasza inwestycja zakończyła się powodzeniem, musimy ją podzielić na etapy i to zaprocentowało. W końcu wniosek znalazł poparcie i z Polskiego Ładu otrzymaliśmy na pierwszy etap 6 milionów. Prawie 800 tysięcy złotych dofinansowania. Liczymy, że cały pierwszy etap pochłonie 7,5 miliona złotych. Pierwszy etap to znaczy? Pierwszy etap to znaczy główne boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej naturalnej. Obok tego trybuny będzie też skocznia do skoków w dal. Mówimy o specjalnych miejscach dla zawodników, trenerów, sędziów. Będzie oświetlenie, będzie monitorowany. Cały teren się zmieni. Już niedługo będziemy rozpisywać przetarg na tą inwestycję, a oczywiście nie zapominamy o kolejnych etapach, bo będziemy wnioskować, aby kompleksowo zająć się tym terenem. Oczywiście wiele mamy do zaoferowania w tych kolejnych etapach. Będą jeszcze oprócz tego głównego boiska dwa dodatkowe boiska. Jedno o nawierzchni sztucznej, w hali pneumatycznej, również boisko do piłki nożnej, a także trzecie boisko piłkarskie, treningowe.
Oczywiście nie samym futbolem żyjemy, nie tylko piłką nożną, ale pojawią się też 3 boiska do piłki siatkowej, 3 korty tenisowe, ścianka też treningowa do tenisa, a dla najmłodszych będzie czekał plac zabaw i tor do pump tracka. Tak wiele osób wspominało, że inne samorządy, gminy mają ten tor do pump tracków, żeby najmłodsi mogli po takim wyboistym torze na rowerach jeździć. On również się pojawi, ale zaznaczam, to są kolejne 2 etapy, ale zdajemy sobie sprawę, że trudniej rozpocząć. Jak już rozpoczniemy tę inwestycję, to miejmy nadzieję, że kolejne wnioski, które będziemy składać, oczywiście będą pozytywnie rozpatrywane i znajdą się pieniądze, aby móc jak najszybciej tę inwestycję skończyć. Wszyscy pytają, kiedy zobaczymy efekty prac. Tak jak wspomniałem, ogłaszamy na koniec roku przetarg, a zakończenie prac przewidujemy na rok 2025. Jak pan ocenia, czy centrum sportu, które powstanie zmodernizowane, bo tutaj ta cała przestrzeń ulegnie całkowitej zmianie, tak jak pan powiedział, czy będzie się cieszyła zainteresowaniem? Czy taki obiekt jest potrzebny? Oczywiście, że jest potrzebny. Na terenie Łasku działa wiele klubów sportowych, stowarzyszeń, którym będzie dedykowane nowe Centrum Sportu i Rekreacji, ale chcemy też zachęcić do aktywności fizycznej i dorosłych, i dzieci, żeby w czasie wolnym od pracy, od nauki, również tutaj w nowym Centrum Sportu i Rekreacji mogły znaleźć chwilę dla siebie. I teren ma być właśnie dedykowany każdemu, niezależnie od wieku i ambicji, aby można było przyjść z wózkiem, z młodszymi, żeby mogli poszaleć na placu zabaw, na torze do pump tracka. Ci, którzy będą chcieli sprawdzić swoich sił wyczynowo, mają tor do raptoringu, z którego już można korzystać. Tenis, no przecież teraz Iga Świątek, tak, znowu pierwsze miejsce w rankingu światowym. Tenis staje się naszym kolejnym sportem narodowym, więc każdy będzie mógł tutaj odkrywać swoje talenta. Kto wie, może za jakiś czas będziemy podziwiać jakiegoś światowego sportowca rodem z Łasku. Oby tak było. Niewykluczone, a więc szanowni państwo, ten obiekt przeznaczony, dedykowany jest i będzie dla amatorów, dla profesjonalistów, dla tych najmłodszych i tych troszkę starszych. Dzisiaj w Łasku jest troszeczkę pochmurno, ale nad tym obiektem już niebawem zaświeci słońce. Podsumujmy zatem. Pierwszy etap obejmuje budowę pełnowymiarowego głównego boiska piłkarskiego, bieżni o długości 400 metrów, skoczni do skoków dal, trybun oraz niezbędnego zaplecza stadionowego. Dodatkowo obiekt będzie w pełni oświetlony, monitorowany oraz zapewnione będą ciągi komunikacyjne. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji planowane jest w roku 2025. W kolejnych etapach powstanie również pełnowymiarowe boisko piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy w hali pneumatycznej, treningowe boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy hybrydowej, zaplecze szatniowe, 3 korty tenisowe i ścianka treningowa, 3 boiska do siatkówki plażowej, pump track i plac zabaw. Mówiąc o inwestycjach, no nie możemy w żaden sposób pominąć tych inwestycji drogowych, które są bardzo ważne. My właśnie znajdujemy się na niedawno wyremontowanej ulicy Kolejowej, ale to nie jedyna inwestycja, która została zrealizowana w Łasku i nie jedyna, która jest planowana do realizacji. W Łasku oczywiście nie tylko budujemy drogi, ale też remontujemy, bo no wszystko ma swoją jakiś termin przydatności, zużywa się. W końcu tych samochodów nam przybywa na ulicach. Kolejowa jest takim symbolem w Łasku, ponieważ znajduje się tu sąd rejonowy, w pobliżu jest bardzo dużo przedsiębiorców, a droga już od kilku lat wymagała pilnego remontu. Inwestycja za 1 300 000 zł, z czego połowę otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki właśnie dofinansowaniu kolejnemu udało się takie pilne prace remontowe zrealizować. Nowa nawierzchnia, solidna podbudowa, chodnik i można już śmiało korzystać i podróż czy do sądu, czy załatwić jakieś interesy już nie jest uciążliwością. Ale w tym roku także wyremontowaliśmy sporo innych ulic, bo od naszej ostatniej rozmowy minęło sporo czasu, więc taki flash informacyjny, co się udało jeszcze zrobić. Remontowaliśmy plac Dąbrowskiego w Łasku, to jest teren przed kolegiatą, ulicę Gucińską w Rokitnicy, ulicę Sadową w Kolumnie, a także drogi Woli Bałuckiej w Drzynie i Teodorach. A mówiąc o Rokitnicy, to taka wiadomość też z ostatniej chwili. Nie tak dawno podpisaliśmy bardzo dużą umowę na 6,5 miliona złotych. To aż 2 kilometry nowej drogi w Rokitnicy. Będzie nawierzchnia asfaltowa, będzie się wygodnie jechało, bez kurzu. To oczywiście
w przyszłym roku. Zakończą się prace dokładnie około sierpnia 2024 roku. Niedawno skończyliśmy też przebudowę drogi we Wronowicach. To jest kolejna inwestycja z Polskiego Ładu, a także kilometr drogi w Gorczynie. Tu warto też wspomnieć o kwotach, bo Wronowice to ponad 4 miliony złotych, Gorczyn 2 prawie 3 miliony złotych. Dlaczego to mówię? Bo ceny rosną nieubłaganie. Teraz mówiąc o inwestycji drogowej, to jest kwestia paru milionów złotych. Wcześniej rozmawialiśmy o dofinansowaniu 24 miliony złotych. Te kwoty robią wrażenie, ale pewnie nie aż tak ogromne jak jeszcze rok, dwa lata temu. Tak bardzo wszystko podrożało, ale niestety potrzeby, czy pilne remonty, czy inwestycje nie patrzą na ceny, tylko czekają na swoją realizację, a mieszkańcy się niecierpliwią. Co możemy zrobić? Pisać dobre wnioski. Mamy pracowników, którzy to świetnie robią, co poskutkowało też dobrym rozdaniem, dobrymi wynikami z dofinansowań. A taką ostatnią inwestycją drogową na ten rok, który już zbliża się do wielkiego końca, to ulica Lipowa w Okupie Małym. To jest inwestycja za ponad 3 miliony złotych i tu też było dofinansowanie tym razem z PROW-u w połowie wartości tej inwestycji. A my niedługo przeniesiemy się na plac budowy, bo mówimy o inwestycjach, a nie widać tych robotników, gdzie oni są. W końcu już wszystko było dawno oddane. Nie, inwestycje dalej są realizowane, a robotników można zobaczyć m.in. na osiedlu Przylesie, blisko Ostrowa. Tam drogi wewnętrzne, które zaraz pojedziemy i porozmawiamy o aktualnym inwestycji na tym osiedlu. No i zgodnie z zapowiedzią i właściwie takim tempem błyskawicy przenieśliśmy się na osiedle Ostrów, gdzie właśnie trwają prace przy budowie drogi. Jak zaawansowane są te prace? Tak jak widać, prace już zbliżają się do końca. Właśnie wylewana jest masa bitumiczna. To jest droga wewnętrzna właśnie na osiedlu Ostrów, tak jak powiedziałem, nie tylko już inwestycje w tym roku za nami, ale też ciągle się dzieje, robotnicy jak najbardziej działają. Tutaj mieszkańcy będą mogli liczyć właśnie na nawierzchnię asfaltową, chodnik, no i też nowe oświetlenie. No właśnie, jeżeli o oświetleniu mówimy, energia jest bardzo droga. Ja wiem, że gmina oszczędzała na oświetleniu energii. W ogóle jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Tu też dobre wiadomości dla naszych mieszkańców, bo już nie tyle, że kończymy z oszczędzaniem, bo wiadomo, że oszczędzać warto zawsze być gospodarnym i patrzeć na pieniądze zanim się je wyda, ale już na koniec tego roku, przed świętami Bożego Narodzenia, chcemy już zakończyć właśnie z wyłączeniami czasowymi oświetlenia w naszej gminie, a to za sprawą modernizacji calutkiego oświetlenia w gminie Łask. Będzie oszczędnie, będzie nowocześnie. To też dofinansowanie z programu Polski Ład. Jakiś czas temu otrzymaliśmy blisko 7 milionów złotych na modernizację oświetlenia w gminie Łask. Cała inwestycja to 8,5 miliona złotych. Co się kryje za tą inwestycją, to aż wymiana 3,5 tysiąca punktów świetlnych opraw. Teraz w zdecydowanej większości są to stare, nieefektywne, prądożerne, najczęściej sodowe oprawy latarni. Zastąpią je nowoczesne LED-owe, a to wszystko da nam gigantyczne oszczędności w prądzie, bo według wstępnych kalkulacji to aż 63% oszczędności energii elektrycznej, więc mowa o gigantycznych kwotach, oszczędnościach. To jest całkowicie nowa technologia, którą można zaprogramować tak, aby na przykład w godzinach późno-wieczornych czy nocnych, kiedy wiadomo, że ten ruch uliczny czy pieszy jest zdecydowanie mniejszy, natężenie oświetlenia było mniejsze, co właśnie sprawia, że te koszty są coraz niższe. Inwestycja w energooszczędne LED-owe oświetlenie na terenie gminy rozpocznie się już lada chwila. Latarnie rozbłysną nowym blaskiem w przyszłym roku. W kolejnym programie, zgodnie z zapowiedzią, pokażemy, jak po remoncie zmienił się budynek łaskiego urzędu i jakie pojawiły się udogodnienia dla Państwa, petentów. W naturze drzemie olbrzymia moc. To siła, która może stać się źródłem inspiracji, energii i ekologicznych rozwiązań. W Łódzkiem wierzymy w połączenie technologii z potęgą żywiołów. Dlatego dzięki funduszom europejskim inwestujemy w odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam.
Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Szkło to odpad, który można wykorzystywać nieskończenie wiele razy. Recykling szkła w stosunku do jego nowej produkcji wpływa na znaczne obniżenie zanieczyszczeń powietrza, zużycie energii oraz zmniejszenie ilości odpadów. Tylko jedna szklana butelka poddana recyklingowi to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny, 25-minutowej pracy komputera, 20 minut oglądania telewizji lub 10 minut działania zmywarki do naczyń. Jednak poziom czystości tej frakcji pozostawia wiele do życzenia. W Sieradzu prawie 40% odbieranych odpadów szkła zawiera inne odpady, co powoduje 20-krotny wzrost kosztu ich zagospodarowania. Do pojemnika wrzucamy butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach. Materiał filmowy wykonany w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Sieradza 2023, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz gminę miasto Sieradz. Och, Ricardo! A, Ricardo! Znowu Ricardo? Ach. Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Okręgowa Stacja Diagnostyczna PKS Sieradz zaprasza na badania techniczne okresowe, dodatkowe i specjalistyczne. Czynna codziennie od godziny 7 do 21, w soboty od 7 do godziny 13. Zapraszamy. Stajnia Cordeo we wsi Chałupki koło Sieradza zaprasza na wakacje w Siodle. Specjalizujemy się w prowadzeniu treningów jigitowych i hipoterapii. Nasza praca to pasja, którą chcemy przekazywać każdej osobie, która się u nas pojawi.
Współpracujemy w zakresie organizacji kolonii, półkolonii, eventów. Organizujemy też pokazy kozackiej jazdy konnej. Priorytetami dla nas są bezpieczeństwo i dobra zabawa. Stajnia wolnowybiegowa Kordeo, chałupki 6, telefon 601 097 661. Zapraszamy. Wektra pełna rozrywki, pełna akcji, emocji i humoru z HBO Max i Eleven Sports w pakiecie z internetem za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na wektra.pl. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma Ekowiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach.
W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Że drzemie olbrzymia moc. To siła, która może stać się źródłem inspiracji, energii i ekologicznych rozwiązań. W Łódzkiem wierzymy w połączenie technologii z potęgą żywiołów. Dlatego dzięki funduszom europejskim inwestujemy w odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo. Mimo, że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. No i takie coś narysowałem. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Serdecznie zapraszam. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. W poniedziałkowym wydaniu to wszystko. W imieniu Karoliny Morawki-Gołąbek zapraszam na środowe spotkanie, a w nim między innymi rozmowa z Jarosławem Kazimierczakiem, wójtem gminy Sieradz, relacja z uroczystości ślubowania kadetów szkoły w Ostrowie koło Łasku i z uroczystej gali w liceum w Kolumnie z okazji jego 30-lecia. Zapraszam. Dziękuję za uwagę. Och, Ricardo. A, Ricardo. Znowu Ricardo? Ha! Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Wektrze Black Friday trwa cały miesiąc. Teraz dwie usługi w cenie jednej. Zamów internet od Wektry, a my dorzucimy pakiet telewizyjny przez cały okres umowy. Nie czekaj. Zadzwoń 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Te niewielkie, ale nadzwyczaj pracowite żyjątka to prawdziwy skarb naszej przyrody. Ciężko sobie wyobrazić nasze środowisko bez pszczół.
Las też ich potrzebuje. Między innymi o znaczeniu pszczół dla lasów powiemy w najnowszym odcinku audycji Wokół Lasu. Premiera odcinka już 15 listopada. Szczepionka to preparat, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem, bakterią lub wirusem. Głównym celem szczepionki jest ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć. W jej skład wchodzą najczęściej antygeny, które uzyskiwane są z żywych lub zabitych drobnoustrojów, ich oczyszczonych fragmentów lub produktów metabolizmu bakterii, jak również w wyniku inżynierii genetycznej. Szczepionki najnowszej generacji zawierają informację genetyczną, na podstawie której produkowany jest antygen. Choć wiedza na temat szczepionek była obszerna już wiele lat temu, to stworzenie tej konkretnej wcale takie proste nie było. Ale w końcu udało się. I tak, w 1796 wynaleziono szczepionkę przeciwko ospie prawdziwej, w 1896 przeciwko durowi brzusznemu, w 1897 przeciwko dżumie, później krztuścowi, gruźlicy, żółtej febrze, grypie, odrze, a w 1981 roku przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Na tej liście znajduje się także szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu, bakteryjnej chorobie zakaźnej, która była przyczyną ciężkich epidemii i śmierci milionów ludzi. W małym, przytulnym mieszkaniu w centrum Zabrza mieszka Krystyna Weigl. Gdy pytamy o dziadka, z dumą zaczyna opowiadać o człowieku, który całe swoje życie poświęcił właśnie szczepionce. Rudolf Stefan Jan Weigl. Urodził się w 1883 roku w Przerowie, zmarł 11 sierpnia 57 roku w Zakopanem. Polski biolog, wynalazca pierwszej na świecie skutecznej szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. Profesor urodził się w rodzinie austriackiej. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowywał się w polskiej tradycji kulturowej. Uczęszczał do gimnazjum w Jaśle i Stryju. Następnie podjął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Lwowskim. I to właśnie tam profesor zaczął być sławny. Wtedy po raz pierwszy został dziadek nominowany do Nagrody Nobla, bo tych nominacji będą jeszcze dwie. Tu jest pracownia, tak, Lwowska nabiera rozgłosu. Przyjeżdżają różni naukowcy. Tu są ci naukowcy, no i tu będzie gdzieś etap, krok po kroku, jak ta szczepionka powstawała. Materiałem do badań nad tą szczepionką były wszy, które pozyskiwano z różnych rejonów kraju. Jeszcze kraju i świata, bo dziadek później podróżował i do Abisynii w celu tam innych szczepów, innych. Przed wojną bywał w Karpatach wśród tych chłopów ukraińskich, bo tam było mnóstwo wszy w kożuchach i to wszystko oni zbierali, pakowali i potem hodowali w tym laboratorium. Więc zdrowe te wszy, które zostały przywiezione, umieszczano w takich klatkach na wełnianym podłożu, gdzie one składały jaja. Te jaja się przekształcały w larwy. Larwy umieszczano w takich też klateczkach z siatką z jednej strony. I w momencie, kiedy tam już się wyhodowały wszy, to laboranci, którzy byli zatrudnieni, dostawali zadanie karmienia tych wszy. Zdrowe wszy karmiło się zarówno jak i chore w ten sposób, że te klateczki z wszami umieszczano albo na udach, albo na łydce i one ssały krew. I potem nastąpił ten moment przełomowy, który właśnie wiąże się z odkryciem dziadka, bo specyfiką tego było coś takiego, że wszy nie chciały się dać karmić na żadnych pożywkach. I w związku z tym naukowcy nie mogli pracować nad wszami, bo nie wiedzieli, jak to zrobić, żeby je reprodukować. Prawda? Nie można było ciągle zakażonych od ludzi wszy zbierać, bo to by nie starczyło tego materiału. I się nad tym bardzo głowili.
I właśnie tutaj dziadek wpadł na taki pomysł, że jeżeli one się nie chcą karmić, to on to zrobi tak, że jak nie per os, to per rectum. I skonstruował, aby bardzo podobno złote ręce, taką kapilarę, którą wkładało się w odbyt wszy i się ją zakażało tym materiałem, który był już zakażony, prawda, to na przykład od chorego. I teraz oczywiście to było technicznie bardzo trudne, bo ciągle opracowywane na nowo. To służyły, to były takie i madełka, w które tutaj wkładało się wszy, kilkadziesiąt kaset. I tak, żeby ich odwłoki wystawały. I każda jedna z tych wszy była zakażana przez taką specjalną kapilarę, którą się wstrzykiwało tą zawiesinę z zarazkiem. Teraz te chore wszy już miał karmić następny legion ludzi. To było zadanie trochę trudniejsze, bo bardziej ryzykowne oczywiście. I byli to ludzie, którzy już albo przeszli, albo byli uodpornieni. No, taka wyższa jakby klasa w laboratorium, prawda? Bo to też tam było od stopnia takiego, że się było tylko takim laborantem prostym. Było też się karmicielem, potem się było laborantem bardzo, potem było się karmicielem tych wszy zakażonych. No i też bardzo ważna funkcja to byli preparatorzy, którzy później te wszy preparowali, to znaczy wyciągali jelita, w których na błonku się osadzał zarazek, bo to było też odkrycie, że ten zarazek tyfusu osadza się w jelitach wszy, więc te jelita były preparowane, miażdżone, no i potem to, już ja się na tym oczywiście zupełnie nie znam, mieszane z jakimś fenolem, z jakimiś czynnikami i to była szczepionka. Te szczepionki oczywiście na początku, jak ludzie nabrali wprawy, to laboranci byli w stanie 2000 wszy dziennie zakazić i wypreparować, prawda? I ten materiał służył do powstania szczepionki. I ta szczepionka została do różnych krajów świata wysyłana, prawda? Były prośby i ze strony Ameryki, i ze strony Francji i Belgii. Osiągnięcia profesora Weigla przynoszą mu rozgłos na całym świecie. Niestety II wojna światowa znacznie ogranicza możliwości naukowe, zwłaszcza, że profesor nie chce przyjąć niemieckiego obywatelstwa. Niemcy bardzo naciskali, żeby dziadek przyjął Reichlistę i po prostu, żeby się uznał za Niemca. Bardzo im zależało, no oczywiście mówili, że natychmiast będą mieli swoje wpływy, będzie Nagroda Nobla, będzie Instytut w Berlinie. Przecież ma niemieckie nazwisko i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dziadek odmówił, powiedział, że czuje się Polakiem i nie opuści ojczyzny w chwili takiej dramatycznej próby. No i w ogóle nie ma mowy, więc grozili mu, oczywiście grozili, ale spasowali, bo jeszcze ciągle świat nie potrafił na szeroką skalę, była potrzebna ten instytut do budowania tej szczepionki. W związku z tym, że dziadek odmówił, to też była taka nagonka na niego ze strony Niemców, prawda? Ale po jakimś czasie odpuszczono, no było to tylko tak, że to Gestapo się tam specjalnie nie pojawiało w instytucie dziadka. Po II wojnie światowej rozpoczyna się druga okupacja, tym razem ta komunistyczna. W tym okresie profesor Weigl również odmawia współpracy. Skończyła się okupacja i zaczęła się następna okupacja, ja to tak nazywam, to znaczy zaczął się okres komuny PRL-u. I tutaj się również oczekiwano od dziadka, że będzie jak gdyby takim przedstawicielem świata nauki, którym będziemy się chwalić przed światem, prawda, jeżeli będą wysyłane jakieś apele o potępienie Stanów Zjednoczonych, o potępienie na przykład innych krajów i chwalenie tylko tego obozu, prawda, to, że przyda się jego nazwisko. No ale tu dziadek znowu pokazał swój charakter i odmówił takich rzeczy, bo to trwało jakiś czas, prawda. No więc zaczęła się nagonka i tu zbliżamy się już do w zasadzie smutnego końca.
bo jego imię zostało skazane na zapomnienie i nazwisko był wycinany. Jego uczniowie i profesorowie nie mogli się powoływać na jego pracę, nie można było wymieniać jego nazwiska. I te prace naukowe, które ludzie, miał wspaniałych, fantastycznych asystentów i uczniów, którzy stworzyli takie całe stowarzyszenie Weiglowców. I oni ciągle i niezmordowanie walczyli o imię dziadka, prawda? O to, że tylu ludzi uratował. A mało tego, jeszcze w 1946 roku była ostatnia nominacja do Nagrody Nobla, którą komuniści wycofali w uznaniu, że bo im się po prostu nie podobało. Nie chciał współpracować z Niemcami, odmówił komunistom, więc o żadnych wyróżnieniach podkreślających wagę dokonań nie mogło być mowy. Naukowymi osiągnięciami po wielu latach zaczynają interesować się zagraniczni naukowcy i dziennikarze. Dlaczego nie Polacy? Wstyd, że na przykład Amerykanie zaczęli się interesować i napisał pan Arthur Allen bardzo ciekawą książkę, gdzie jeszcze raz powtórzę, pyta się, że dlaczego to tak jest w Polsce, że zna się nazwisko Schindlera, a nie zna się nazwiska wielkiego Polaka, naukowca, uczonego, prawda, patrioty, który uratował tylu ludzi. A potem napisał pan Mariusz Urbanek taką biografię, już dużo pojawiały się inne, były, już zaczęły się robić takie, bywałam na takich sympozjach polsko-ukraińskich, gdzie było poświęcone mikrobiologii i zawsze jeden dział był na temat dziadka i jego dokonań, bo jego dokonania to nie tylko, prawda, szczepionka, tylko rozliczne prace z mikrobiologii, prawda. Pisze się o nim, że on przetarł szlak temu, że w ogóle wirusologia się rozwinęła, prawda, że to było pierwsze w świecie zastosowanie owada jako zwierzęcia laboratoryjnego i to niesamowicie popchnęło naukę do przodu, prawda, były rozmaite, aż trudno by było wymieniać tytuły przyznawane naukowe, jakieś sprawy takie, które by rzeczywiście uznawały ten dorobek dziadka w różnych dziedzinach biologii, mikrobiologii, badania cytologiczne, inne podobno mnóstwo. W 2003 roku profesor został pośmiertnie odznaczony przez izraelski Instytut Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jego imię noszą ulice we Wrocławiu i w Poznaniu, a także szpital w Blachowni koło Częstochowy. Ale to wciąż za mało. Mała wieś położona w gminie Sulików na Pogórzu Izerskim. Miejscowość jest urokliwie położona, z ogromnym potencjałem mieszkańców, którzy postanowili zaczarować wieś i stworzyć z niej produkt lokalny, wioskę tematyczną. Dziś jest tutaj szlak mikołajowy, ale to nie wszystko. Mieszkańcy wsi, skupieni wokół stowarzyszenia Wspólnie w przyszłość, robią prawdziwe cuda. Produkty lokalne, które rozchodzą się w mig. Jesteśmy już ponad 10 lat. Realizujemy różne projekty, począwszy od projektów promocyjnych, projekty na działania takie jak spotkanie pokoleń. Organizujemy pikniki na kocyku, jakieś spotkania dla dzieci, mikołajkowe spotkania. Robiliśmy też wcześniej topienie marzanny i takie lokalne imprezy.
myśleliśmy o różnych planach, zadaniach, o tym, co zrobimy, żeby poprawić infrastrukturę, żeby nam się tu lepiej żyło. I takim jednym tematem było powstanie wioski tematycznej. No, nasza wioska już 5 lat działa. Pomógł nam w tym Grzegorz Żak, który nam też pomógł, utwierdził nam w tym, żeby ta wioska była wioską Mikołajów, od starej nazwy miejscowości Nikolajsdorf, i tak powstała wioska tematyczna Wieś Mikołajów. Mamy Aleję Mikołajową, mamy ofertę dla przyjeżdżających i dla naszych mieszkańców, ofertę, gdzie proponujemy różne gry i zabawy, zajęcia i robienie rękodzieła. Robimy lawendowe mydełka, robimy dekupaż, robimy korale. To zależy od grupy i jakie są wymagania. Robimy świece z wosku, gry i zabawy, są potyczki Mikołajów, serwujemy zupę elfa. Mamy swoje takie lokalne nazwy i lokalne produkty. Takie produkty mamy około 5 lat, mydełka. Różną przybierają formę, różne kształty, różne zapachy. Mydełka robimy w tej chwili przede wszystkim z otrębami i one są z naturalnego mydła, z zapachem lawendy, zapachem winogron albo innych kwiatów. I można je nabyć na stoiskach, na jarmarkach, gdzie chętnie uczestniczymy. Można też kupić, kontaktując się z nami przez Facebooka lub osobiście ze mną. Ten ostatni rok był taki jakby zastojem, ale robimy bardzo dużo mydełek. W zeszłym roku, że była pandemia i mieszkańcy nie mogli uczestniczyć w różnych zajęciach, przygotowaliśmy ponad 500 mydełek, kiedy każdy z mieszkańców dostał takie mydełka w prezencie na święta Bożego Narodzenia. Sama lawenda, pakujemy to w woreczki, jest takim produktem uspokajającym, zapachowym, gdzie można sobie w pomieszczeniu położyć. Robimy też takie szyszki lawendowe, no, ciasteczka lawendowe pieczemy. No, najważniejsze w okresie tym, jak lawenda kwitnie, no to te bukiety, takie przepiękne bukiety lawendowe, to cieszą oko i fajnie to jest. Lawenda jest po to, żeby pachniała. I tutaj to są takie przygotowane, takie właśnie porcje, które sprzedajemy, takich różnych jakichś uszytych przez nas woreczkach. Tutaj jest też lawenda, taka zamknięta we wrzecionie tak zwanym. I tak po takim lekkim dotknięciu ona właśnie pachnie. No te bukiety i takie wianki, ale to tak w tym okresie, kiedy ona jest w tym zeszłym. I to tak trzeba też zabezpieczyć jakimś werniksem albo lakierem, żeby najbardziej takie praktyczne i trwałe jest w woreczku, bo to po prostu jest, nie? I się nie sypie. I tak też próbujemy to sprzedać, czy też sprzedajemy. No takie woreczki służą po to, że można włożyć je do szafy. Są przeciwko molom. Są też takie kojące, można sobie pod poduszkę włożyć do torebki.
Takie lawenda ma takie działanie, żeby było działało na zmysły przyjemnie. Nie? Poza tym, no właśnie tak jak mówię, na mole, nie? Jest odstraszaczem mole. Dekupaż to jest takie ozdabianie szeroko pojęte, bo można to zrobić na drewienku, można to zrobić na starych meblach. Naprawdę wachlarz tego jest ogromny. I można to zrobić dowolnie, jaką serwetkę się chce. No, jest to technika serwetkowa, więc cały czas tutaj mówię o serwetkach. Odpowiednio polakierowane, ma takie wrażenie, jakby to było za szybą. I ja osobiście polecam takie dekorowanie tą metodą. Nie jest to trudne, no ale to kwestia tego, żeby to po prostu zrozumieć i polubić. Tak zauważam, że na warsztatach, które robimy, uczestnikom bardzo się podoba. Niektórzy to znają, niektórzy, nie jest to tak całkiem nowe, ale bardzo to się podoba i wciąga właśnie ta technika zdobienia. No do tego mówię, tak jak mówię, nawet można użyć starą dachówkę i ją ozdobić. Mamy dużo tych różnych serwetek i dobieramy te wzory w zależności, no właśnie, czy są to jakieś święta, czy tak po prostu uniwersalnie, najbardziej lawenda i róże. To jest taki nasz ulubiony. Staram się pomagać im. Bo znam się, mam uprawnienia na piłę i tak w tym drzewie dłubię od czasu do czasu. Dekupaże robią to, że różne mają pomysły z tego drzewa. Mogą służyć podstawka, większe takie plastry duże, to podstawka pod garki, tam to różne sprawy. Może i na ścianę też powiesić, jak ładnie ozdobione jest. To praktycznie do wszystkiego. Świeczki nawet wcześniej żeśmy zaczęli robić, ponieważ tutaj lokalnie mamy pasiekę i Jan był na wyjeździe, na jakimś szkoleniu i przyjechał z tą wiadomością, że można robić świeczki. No i od tamtej pory tutaj lokalna pasieka nas wspomaga woskiem i robimy te świeczki. Przeróżne to są i motywy wielkanocne, i motywy bożonarodzeniowe, albo takie uniwersalne. Na tym kursie w Szelarzy, 3 dni chyba, ukończyłem ten kurs i tak podłapałem tam właśnie tą formę tych świeczek. No i tam ładnie to wyglądało, to mi się spodobało i tak wniosłem tutaj do stowarzyszenia, na ten rejon. I w prezencie czy Boże Narodzenie jest, to tam się przeważnie to się daje tam komuś i część trzeba coś sprzedać, żeby coś mieć w towarzyszeniu. Za darmo nikt nie da tego wosku, trzeba kupić to, nie? Ten cały wosk topi się i po prostu formy już są zakupione. To jest wosk pszczeli tylko. Tam można i tak jak byłem w Wałbrzychu, to dodawali i lawendę do tego, też tak mieszali z kwiatkami, żeby to ładnie wyglądało. Prowadzimy zajęcia, prowadzimy warsztaty, jeżeli są chętni, są przyjezdni, chętni, przyjeżdżają szkoły, przyjeżdżają przedszkola, ale my też wyjeżdżamy. Najczęściej wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionej Proszówki i tam prowadzimy im warsztaty wielkanocne, prowadzimy im warsztaty bożonarodzeniowe, także to jest najbliższy taki kontakt. No jeździmy po wszystkich jarmarkach takich możliwych tu w okolicy. No najdalej to jedziemy do Świeradowa, tam też są fajne jarmarki. Uczymy się, podglądamy innych, często gęsto spotykamy ciekawych, mądrych ludzi, z którymi wymieniamy się doświadczeniami. Najlepiej przez Facebooka Stowarzyszenie Wiejskie Wspólnie w Przyszłość,
albo przez moją stronę Anna Marczyk. Tutaj najlepiej się kontaktować.